Zawdzięczamy naszą wiarę naszym kochanym rodzicom. Uczyli nas pacierza i pewnie pierwszą modlitwą być może była modlitwa łatwa, bo związana z naszym aniołem stróżem. Ale później, gdy zaczęliśmy wzrastać, kolejne etapy rozwojowe, uczyliśmy się Ojcze Nasza, później Zdrowaś Mario oczywiście. I pewnie modlitwa Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, którą doskonale znamy, jest najbardziej popularną modlitwą, bo najczęściej powtarzano, chociażby dzięki różańcu. Ta modlitwa upamiętnia ważne słowa. Słowa, które tak naprawdę, i to dzisiaj w uroczystość zwiastowania chcemy sobie jeszcze głębiej uświadomić, były wielkim przełomem w historii ludzkości. W historii ludzkości, która była tragiczna. Te słowa jakby przełamały fatalną narrację związaną ze złym początkiem. Są to słowa, które tak naprawdę rozpoczęły nowe stworzenie każdego z nas. I to wszystko dzięki tej, która powiedziała swoje fiat. Słowa Boga, które wypowiedział anioł Gabriel, zostały jakby uzupełnione przez pełne natchnienia słowa krewnej Najświętszej Maryi Panny, Świętej Elżbiety. A później ta modlitwa dzięki tradycji jakby została dopełniona poprzez tą drugą część. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wtedy, kiedy ludzie byli bezradni wobec zarazy. A więc warto dzisiaj pochylić się nad tymi słowami. Maryja słyszy pozdrowienie anielskie, tak to pięknie wyrażamy. Zdrowaś Maryja, a więc Bóg, który przychodzi do człowieka, mówi: człowieku, pragnę twojego zdrowia. Bóg, który przez swego anioła, a więc posłańca, zwiastuje, jaką misję przeznaczył Maryi, rozpoczyna od tych pięknych życzeń zdrowia. Maryjo, pragnę, byś była zdrowa, by twoje ciało było zdrowe, psychika i duchowość były zdrowe, by udźwignęły to wszystko, co się wiąże z tą misją, którą trudno ogarnąć. Łaskiś pełna, Maryjo, jesteś przepromieniona łaską, bo zanim pocznie się słowo, od którego rozpoczęło się istnienie w twoim ciele, zanim zacznie się wcielenie, ty tym słowem już żyłaś. Jesteś przepromieniona światłem łaski. Nie ma piękniejszego komplementu, który można powiedzieć człowiekowi, kobiecie. Pan jest z tobą. Maryjo, ty się zawsze troszczyłaś o dojrzałą relację z Bogiem, który jest Panem twojego życia. Jemu zaufałaś, Jemu wszystko powierzyłaś. Pan jest z tobą. On ciebie nigdy nie opuści, nawet gdyby tobie się wydawało, że będziesz poddawana bardzo trudnym doświadczeniom. Maryi, tych doświadczeń Bóg też nie oszczędził. Błogosławiona jesteś między niewiastami. To oczywiście, jak już się zorientowaliśmy, wchodzimy w narrację dopowiedzianą przez świętą Elżbietę. To jest wyraz takiej wiary bardzo radosnej, że szczęśliwym człowiekiem jest ten, który otwiera się na Boga, który daje misję. Bo nie ma nic bardziej sensownego niż odnalezienie swojego powołania. Błogosławiony jest owoc życia twojego. Słowa te były przełomowe, bo one przełamały fatalną narrację. Narrację związaną też z dialogiem. A był to dialog niepokalanej naszej pramatki Ewy. Do tego dialogu była niepokalana. I uosobienia zła, ojca kłamstwa, tego, który jest nieczysty. I w ten dialog wsączył nieufność w serce naszej pramatki. Zupełnie inny dialog. Odwrócenie tych słów, o których przed chwilą tu mówiliśmy, że tak są dla nas bardzo ważne i często powtarzane i były przełomowe. Nasza pramatka usłyszała, że jest chora. Chora kobieta. Jesteś sfrustrowana, pusta w środku. Jesteś bublem nieudanym przez Boga. Takie właśnie pewnie treści można było znaleźć w przekazie ojca kłamstwa szatana. Może Bóg jest, ale On nie jest Panem twojego życia. Jemu nie warto ufać. Jesteś nieszczęśliwa, bo życie twoje jest bezsensowne. To był toksyczny przekaz, który rozpoczął
bardzo dramatyczną historię rodzaju ludzkiego, rozpoczął różne procesy destrukcyjne. I właściwie te dwa przekazy ścierają się w rzeczywistości, w której żyjemy. Możemy otworzyć się na ten, o którym mówiliśmy na początku, który rozpoczął tak naprawdę walkę z destrukcją, a możemy wsłuchiwać się w ten, który zabiera nam nadzieję, który prowadzi do śmierci. Często będziemy słyszeć w tych tygodniach, dla nas pewnie trudnych, że żyjemy w czasie próby, to wszystko prawda. Ktoś może nawet nazwie tę erę erą koronawirusa. Dzisiaj też przychodzi zły i pragnie zarazić nas może nie tyle takim czy innym wirusem, ale on chce zarazić tym wirusem, który od początku te procesy destrukcyjne rozpoczynając sprawił, że tak jesteśmy bardzo poranieni. Zły pragnie właśnie w tym czasie próby podchodzić do nas z takim fatalnym przekazem. Chory człowieku, nie jesteś jeszcze chory, ale możesz być. Może nie będziesz chory na koronawirus, ale będziesz chory na lęk, który sprawi, że będziesz podatny na manipulację, że będziesz czuł się nieszczęśliwy. Człowieku sfrustrowany, przecież ty jesteś pusty w środku. Tobie zostało tylko poczucie bezradności. W tobie nie ma nic tak naprawdę wartościowego. Bóg, jeżeli jest, to nie jest twoim Panem, zobacz, wielu go odrzuciło i dobrze się z tym wszystkim czują. Już dawno przestałeś mu ufać. On nie jest tobą, no tobie zapomniał. Kościół, księża o tobie zapomnieli, nie rozumieją ciebie. Samotny, porzucony człowieku, jesteś nieszczęśliwy i marny owoc żywota twojego. To jest przekaz bardzo wyraźny. On może być zakamuflowany. Jest to przekaz, który jest gorszy od różnych wirusów, które mogą nasze ciało rzeczywiście bardzo mocno poranić, nawet mogą sprawić, że będziemy musieli dotknąć krzyża choroby, a może trzeba będzie przejść przez ten krzyż. Ale ważne jest to, że będziemy mieli świadomość, że prędzej czy później każdy z nas dotknie takiej czy innej choroby i przejdzie przez tajemnicę śmierci, przez krzyż. I tak naprawdę musimy dojrzeć do tych trudnych doświadczeń. Im bardziej rozwija się pandemia zakłamania, którą rozpoczął ojciec kłamstwa, tym bardziej potrzebujemy słów, które rodzą nadzieję. Słów, które na nowo uzdalniają do życia. Przecież zwiastowanie to tak naprawdę jest przełom, bo pojawia się pośród nas, którzy jesteśmy wędrowcami przez doczesność, Bóg, który jest Słowem wcielonym. To Słowo stworzyło świat, ale to Słowo pojawiło się przez wcielenie w naszej rzeczywistości, w bardzo rzeczywiście warunkach niemalże niedostrzegalnych, skromnych, po to, by nas uleczyć. To jest ta szczepionka na tą wielką pandemię wirusa kłamstwa, zakłamania. I dzisiaj do każdego z nas Bóg kieruje przekaz, który możemy przyjąć lub odrzucić. Tak jak do Maryi, mówi do mnie i do ciebie, otwórz się przez wiarę na mnie. Bądź pozdrowiony, człowieku. Ja do ciebie przychodzę, abyś cieszył się zdrowiem, a jeżeli będziesz chory, to pamiętaj, że ja ciebie nigdy nie opuszczę. Że ze mną nawet i choroba ma wielki sens. Byś zachował pośród trudnych doświadczeń zdrowie psychiczne. Bądź pozdrowiony, człowieku, bo pragnę twojego zdrowia duchowego. Bądź napełniony łaską, bo sam nie dasz rady. Niech twoje wnętrze, serce będzie rozświetlone łaską Ducha Świętego. To jest ta uosobiona miłość. To jest przeogromna moc, trudna do przecenienia. Chcę być Panem twojego życia, tylko mi zaufaj, nieufny człowieku. Zadbaj o relacje ze mną. Przede mną nie musisz niczego udawać. Przede mną po prostu bądź kimś prawdziwym. Ja pragnę twojego szczęścia, po to istniejesz, życiem się cieszysz. Pragnę, byś odkrył, że ze mną twoje życie będzie owocne, sensowne, twórcze. Możemy na ten przekaz się zamknąć albo otworzyć na Boga, który daje mi życie, który przychodzi, by mnie uzdrowić, napełnić mocą łaski, który jest ze mną, jeśli ja jestem z Nim, który sprawia, że tak naprawdę tylko z Nim mogę przeczuć, czym jest prawdziwe szczęście, z Nim w
Wszystko nabiera sensu, blasku, również trudne doświadczenia. Nie musimy, ale możemy otworzyć się na ten przekaz Boga, który pragnie, abym żył. Bóg jest życiem, Bóg jest twórcą życia. I On pragnie, bym zapragnął prawdziwego życia w czasach, kiedy tak łatwo wpaść w stany okołodepresyjne, kiedy tak łatwo poddać się różnym lękom, panikom. Na pewno nie tego chce Bóg. Ten, który jest twórcą życia i jest życiem, pragnie, byśmy żyli, byśmy byli twórczy, byśmy otworzyli się na to szczęście, które On nam oferuje. Przecież Bóg, który wchodzi w nasze realia przez Jezusa Chrystusa, Słowo wcielone, dokonywał cudów, które były dobrą nowiną. A te cuda tak naprawdę były cudami, które życie ratowały, On wskrzeszał, które uzdrawiały z różnych chorób, które uwalniały wewnętrznie z różnych zniewoleń. To jest Bóg, który pragnie mojego życia. On nie chce, żebym był kimś, kto ledwo egzystuje, kto jest sponiewierany przez takie czy inne ułomności. Życie potrzebuje oczywiście warunków, bo życie to wzrost, to jest nieustanny rozwój, potrzebuje poczucia bezpieczeństwa. I tak jak Maryi Pan Bóg powierzył odpowiedzialność za życie Słowa wcielonego, tak dzisiaj powierza Tobie i mnie odpowiedzialność za życie. Muszę być odpowiedzialny za swoje życie, ono jest niepowtarzalne. To jest wielki dar. Mogło mnie nie być, a jestem. Mogłem nie być obdarzony świadomością, a jednak jestem. Trudny dar. Dar, który jest wyzwaniem. Ale pragnie, bym zatroszczył się, by to moje życie nie było zainfekowane toksynami ojca kłamstwa. On pragnie, bym był odpowiedzialny za życie, które może być zagrożone, poranione. Dlatego dzisiaj po homilii odnowimy, ci, którzy już podjęli tę inicjatywę, a inni mogą ją podjąć, zobowiązania związane z piękną inicjatywą, jaką jest duchowa adopcja. Co to jest adopcja? Adopcja z łacińskiego słowa adopcja to jest po prostu przysposobienie. To jest świadome, dobrowolne podjęcie odpowiedzialności za kogoś, kto być może nie jest związany ze mną więzami krwi, ale ponieważ szanuję życie i chcę złożyć bezinteresowny dar, pragnę podjąć odpowiedzialność za to życie. Duchowa adopcja to jest po prostu modlitwa wstawiennicza w intencji ocalenia życia, które być może jest zagrożone w łonie matki. To zobowiązanie obejmuje czas, jak wiemy pewnie, w większości 9 miesięcy. Polega na odmawianiu 1/10 różańca, jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy. To jest kilka minut. Kto się może podjąć duchowej adopcji? Każdy. Każdy, kto kocha życie i kto chce mieć taką świadomość. Nie znam tego dziecka, ale chcę właśnie wesprzeć swoją modlitwą to życie, które dzięki tej modlitwie będzie uchronione od różnych niebezpieczeństw. To jest pomoc również rodzicom w przyjęciu daru rodzicielstwa. To jest ratowanie tych wszystkich, którzy z różnych powodów mogliby wpaść w tę pułapkę, by być pomocą w podniesieniu ręki na życie. Duchowa adopcja również leczy rany, które po ludzku są nie do wyleczenia. A dla Boga nie ma nic niemożliwego. Rany kobiet, które zdecydowały się na usunięcie dziecka, by się uporały z syndromem postaborcyjnym. A sekret skuteczności tej modlitwy związanej z ideą duchowej adopcji właśnie tkwi w naszej bezinteresowności. Dzisiaj chcemy poszerzyć to nasze mówienie o odpowiedzialności za życie. W tej erze koronawirusa możemy podjąć inne formy odpowiedzialności. Siostry Matki Bożego Miłosierdzia, Sanktuarium w Krakowie, w Łagiewnikach podjęły taką akcję Adoptuj Medyka. Dzisiaj, zwłaszcza w krajach, w których ta pandemia zbiera złe, liczne żniwo śmierci, ci medycy naprawdę potrzebują pomocy, tej świadomości, że nie są sami i jest to możliwość obmodlenia lekarzy, pielęgniarek, laborantów, ratowników medycznych, pracowników służby zdrowia, tych wszystkich, którzy są na pierwszej linii frontu z epidemią. Lekarz Julian Urban, być może zetknęliśmy się z jego świadectwem, podzielił się takim doświadczeniem bardzo trudnym. Przyznał, że w najgorszych koszmarach nie wyobrażał sobie, co może doświadczyć, a co teraz właśnie od 3 tygodni
w szpitalu we Włoszech, w Lombardii doświadczam. Mój ten koszmar płynie, rzeka się coraz większa staje. Na początku było kilku, potem dziesiątki, potem setki, a teraz już właściwie nie jesteśmy lekarzami. Jesteśmy sortownikami na taśmie i decydujemy o tym, kto powinien żyć, a kto powinien zostać wysłany do domu, aby umrzeć. On wyznał, że całe życie był ateistą. W takim duchu go kształtowano na studiach medycznych. W opozycji do wiary właśnie stawiano naukę. Dosyć naiwne podejście do wiary i do nauki. Skończył studia medyczne. Tam właśnie nauczano, że nauka wyklucza istnienie Boga. I mówi, że kilka dni temu przybył do nich 75-letni duszpasterz. Mówił, widzieliśmy, że to jest dobry człowiek. On był taki prawdziwy. I miał poważne problemy z oddychaniem, ale zawsze miał przy sobie Biblię. I dla niego ta Biblia była jakimś wielkim skarbem. Ludzie widzieli, że dla niego to jest źródło mocy. I zrobił wrażenie na nich, bo czytał tę Biblię umierającym, trzymał ich za rękę. Chętnie wsłuchiwali się w te słowa również wszyscy, którzy jako lekarze czy pielęgniarze również mieli chwilę wytchnienia dzięki tym słowom Biblii. Zdaliśmy sobie sprawę, że tam, gdzie człowiek nic nie może zrobić, naprawdę Boga potrzebujemy. Na nowo tego Boga odkryliśmy. Dziwiliśmy się, że do tej pory mieliśmy jakieś łuski na oczach, jako zatwardziali ateiści. A teraz właśnie nabraliśmy takiego pragnienia otwierania się, szukania pokoju w słowach, które są pełne tchnienia Ducha Świętego. Ten duszpasterz zmarł. Zrezygnował z respiratora. Doktor Julian dodaje, że choć lekarze są bardzo wyczerpani, obecność tego księdza bardzo dużo dobra wniosła w ich bardzo trudne teraz życie. Nie byłem w domu przez 6 dni, ale nie wiem kiedy ostatni raz jadłem i zdaję sobie sprawę z mojej bezwartościowości na ziemi tutaj, ale chcę się poświęcić do swojego ostatniego oddechu pomaganiu innym właśnie. I cieszę się, że w tej idei powróciłem do Boga, gdy otaczają mnie cierpienia i śmierć moich bliźnich. Przekonujących Bóg dociera do wielu dawno obumarłych serc. Inną taką adopcją, też zrodzoną, w kontekście tego, co się teraz dzieje, jest właśnie inicjatywa Adoptuj Konającego. Wyszła od Włochów, a zrodziła się z wiary w słowa Jezusa, które znajdujemy w dzienniczku siostry Faustyny Kowalskiej. Czytamy tam, powiedział mi Pan, córko moja, pomóż mi zbawić pewnego grzesznika konającego. Odmów za niego koronkę, której Ciebie nauczyłem. Kiedy zaczęłam odmawiać koronkę, ujrzałam Jezusa w takiej postaci, jak jest namalowany na obrazie. I te promienie, które wyszły z Jezusa, z Jego serca ogarnęły chorego, a moce ciemności uciekły w popłochu. Chory oddał ostatnie tchnienie w pokoju. Adopcja konających to też takie przełamanie naszej bezradności wobec skutków tej choroby, wobec której medycyna ręce opuszcza. Pojutrze w piątek będzie inna inicjatywa biskupów włoskich. To będzie taka samotna pielgrzymka biskupów na cmentarze. Udadzą się w samotności na cmentarze swojej diecezji z modlitwą w intencji diecezjan, którzy zmarli na skutek zakażenia koronawirusem. A intencją jest właśnie powierzeniu miłosierdziu Bożemu wszystkich zmarłych w tej pandemii, a także wyrażenie w ten sposób bliskości Kościoła z tymi, którzy są bardzo zdezorientowani, pogrążeni są w swoim bólu, w płaczu. Ten dzień będzie piątkiem miłosierdzia. Według niedawnych danych, jak wiemy, zmarło na teraz około 5000 osób, w tym 50 kapłanów. Dla biskupów, ale dla wszystkich to jest trudne doświadczenie, dla nas też. Dla nas również w naszej ojczyźnie. Doświadczenie, które wymaga cierpliwości, konsekwencji pewnie i większej dojrzałości. Wszyscy doświadczamy ograniczeń. I wszyscy pewnie jesteśmy formowani w ten sposób przez Boga do takiej mądrej pokory. Byśmy sami jako dzieci Kościoła nie tworzyli między sobą podziałów. Byśmy umieli dostrzec, co jest istotne, a co jest sprawą drugorzędną. To naprawdę jest dla nas okazja, by lepiej siebie poznać w kryzysowej sytuacji. Wielu zdaje pięknie egzamin, wielu rzeczywiście włącza się
we wspaniałe inicjatywy, na przykład siostry zakonne szyją maseczki ochronne. Są wolontariusze, którzy chętnie pomagają starszym, chociażby w zakupach mniej zaradnym. Sieci komórkowe raportują o wzroście połączeń głosowych. Ludzie wreszcie zaczęli ze sobą rozmawiać. Dla nas to też taka okazja. Można zadzwonić do kogoś, może nawet do własnej matki, ojca, pogadać z nimi. Nagle mamy wiele czasu. Podejmujemy bardzo wiele takich duchowych inicjatyw. Owszem, można ubolewać nad tym, że również Kościół musi podlegać różnym bolesnym bardzo ograniczeniom, bardzo bolesnym. Ale powiedzmy szczerze, to jest taki czas wypuszczenia, który musimy rzeczywiście zapragnąć, bardzo zapragnąć wejścia w tą wielką tajemnicę wiary, jaką jest każda msza święta. Będziemy zupełnie inaczej przeżywali tę Eucharystię po tym bardzo szczególnym wygłodzeniu. Powstaje wiele wspaniałych inicjatyw, których pewnie w innych okolicznościach byśmy nie podejmowali w przestrzeni wirtualnej. Wiele parafii, większość chyba parafii, transmituje mszę na żywo. Można swojego proboszcza zobaczyć. Można zobaczyć swój kościół. Ludzie w domach klękają do różańca o 20:30. Wielu modli się na drogach krzyżowych. Oczywiście również tutaj zachęcam do korzystania z tych transmisji. Codziennie msza o 18:00, w niedzielę o 15:00 w naszej diecezji są również drogi krzyżowe. I tu możemy znaleźć wspólnie wsparcie i otuchę. Tutaj mogą się łączyć pokolenia. Wnuczek może babci podłączyć telewizor, znaleźć po prostu możliwość, by starsze osoby w ten sposób mogły łączyć się ze swoją parafią. Brońmy się w tych dniach próby przed toksycznym przekazem demona. Szatana, który chce wyzwolić frustrację, który dzieli, skłóca, niszczy jakość wzajemnych relacji. Otwórzmy się na przekaz, który z tego kryzysu na pewno wyprowadzi jakieś dobro. To do mnie i do ciebie dzisiaj Bóg mówi to, co usłyszała Maryja. Bądź pozdrowiony, ale przede wszystkim przychodzę do ciebie, człowieku, z darem uzdrowienia. Bądź dojrzały. Niech uzdrowiona będzie twoja psychika i duch. Bądź napełniony łaską, niech światło będzie w tobie. Bądź przepromieniony światłem Ducha Świętego. Pragnę być Panem twojego życia. Dbaj o relacje ze mną. Pragnę twojego szczęścia. Bądź błogosławiony. Niech twoje życie będzie owocne. Nabierze sensu. Niech będzie twórcze. A Ty, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.